Cześć, mordy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Karol. Ja też się przedstawię. A to jest Kinia i słuchajcie, dzisiaj będziemy właśnie używali tych noży, bo to są noże, cicho, takie zrobiliśmy. Profesjonalne karteczki. Filmik polega na zadawaniu sobie pytań, które zaczyna się od kto. To się inaczej nazywa, ale ja to tak nie nazwę, bo pierwsze pytanie będzie po to, żebym miał fajną miniaturkę i tytuł. A, no jak słuchajcie, chcecie więcej filmów z Kinią, kciuki w górę, polubienia, nie wiem, z 8000 łabi kolejny filmik z Kinią. Tak dla zachęty, bo widzę, że się wam podoba, więc nie będę żydził jakoś dużo. A no właśnie, dzisiaj zrobimy o Kingi w ogóle. Jak chcecie więcej odcinków o Kingi, to 15 kałapek. Plus te 8 czy 23. Pierwsze pytanie, Kinia, moje. Muszę mieć pod miniaturkę i tytuł fajny. Kto ma lepszy tyłek? Serio? Mogłam ubrać jakieś spodnie, gdzie mi tyłek lepiej widać. Ja mam lepszy tyłek, halo. W takim razie miniaturkę już mamy i tytuł. Ja mam takie pytanie, kto częściej pakuje się w kłopoty? To jest ciekawe. I... nie wiem, ja dam tak. I z tej racji też, że ja zawsze unikam wszystkich konfliktów i tak dalej. Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Niestety. Ale tylko dlatego, że męska płeć... biega za tą damską. Tak, więc tylko dlatego. To będzie dziwna odpowiedź. Kto jest mądrzejszy? Nie da się tak stricte tego ocenić, ale... kto ma większy iloraz inteligencji? Ale to... ja w to nie wierzę. Słodko. Po dziś dzień w to nie wierzę. Dobra, jak robiliśmy testy IQ, to wyszło, że... no ja, no dobra, no. Nie no. Ale Karol jest bardziej inteligentny i tak wszystko patrzy tak na świat tak realniej. A Kinga ma więcej, wyższy poziom IQ, więc ja daję, że Kinga. Kto jest bardziej oszczędny? To proste. Ja jestem Żyd, co? To ziomasz, z hajsem twoich starych. W moich szponach, Z hajsem twoich starych. Ale jeszcze miesiąc temu powiedział co innego. Tak? Puf. Ja jestem zawsze oszczędny, jak już taki krytyczny moment jest. To wtedy normalnie jak ja potrafię... jak wiem, że trzeba, a jak nie, tak, to... jak wiem, że trzeba, to... o, to jest podchwytliwe pytanie. Kto ma więcej włosów? Trzy, cztery... ale liczymy na głowie? Trzy, cztery. Tak, ja, bo ja mam na nogach. Ale wiesz, czemu ten komentarz dałem? Bo to są w ogóle wasze pytania. Daliśmy mi z fanpage'a, więc lajkujcie fanpage. I dlaczego to pytanie dałem? Bo ludzie byli pewni, że damy że ciebie, że masz więcej, bo ja mam niemiłą głowę. Ale faceci mają na nóżkach i na tyłeczku jeszcze, i na rękach, i wszędzie mają faceci włosy i na twarzy, więc proste, że mam więcej włosów. Kto lepiej tańczy? Tak, no. Znaczy ty nie lubisz tańczyć tak we dwójkę. To jest kwestia tego. No. Ja musiałam zadać to pytanie, musiałam, ale kto dłużej śpi? Mogłabym spać cały dzień i noc. Kto je częściej burgery? Podstawowy posiłek Karola. Ale tylko jak nie mam ryżu z kurczaczkiem w domu. Tak. A kto ogólnie je więcej? No. Też ja. Też Karol. Kto jest większym bałaganiarzem? Porównajcie sobie filmiki na tle pokoju Karola, a na tle... znaczy, ja lubię mieć porządek. Ale nie lubi sprzątać. Ale nie lubię sprzątać. Nie sprzątam, jest babałagan. Porównanie. To robiła Kinga, to tu robiła Kinga, a to robiłem ja i patrzcie jak... jak brzydko. Musi być tu ładnie. Jakieś brudne takie patrz. Jakieś takie porozwalane. Kto nie potrafiłby przeżyć bez telefonu? Internetu też się liczy, że po prostu telefonu. To ja bym nie potrafił przeżyć bez, ty byś potrafiła, no. Ty byś potrafiła. To nawet czasem niechcąco potrafisz. To też się wierzę z tym, że Karol... robi YouTube'a, nie? Tak. Musisz być za bieżąco kontakt. No, to dawaj. Kto się dłużej zbiera? Do... jak mam gdzieś wychodzić, cokolwiek. Nie chodzi też o... dobra. Jak ty się normalnie zbierasz rok? Nawet nie chodzi o jakieś kwestie makijażowe, ubiurowe, fryzurowe. Tylko po prostu... a tutaj jeszcze trzeba poleżeć trochę w łóżku. Ja mówię do niej, dobra Kinga, napisz mi, kiedy mam jechać. Na przykład jesteśmy mówieni na, nie wiem, na 19. Jest 19. Ja mówię, dobra, to co? Ona, nie, czekaj, bo ja jeszcze jem. Ja mówię, dobra, napisz mi, tak kiedy mam jechać. 15 po mi pisze, dobra, jedź już. Ja jestem tutaj, nie wiem, 25 po, załóżmy, wchodzę, jeszcze czekam 10 minut. I tak jest zawsze. Zawsze. Bo czegoś zapomnę, bo muszę sprawdzić, czy, nie wiem, klucze wziąłem, czy wszystko. To szybciej zasypia najpierw. No. Ja szybciej, ja tak, a, już mnie nie ma. Tak, on ten... kto się, kurde, przepycha w łóżku? I kurde dupę całą na całe łóżko wystawia i kurde przez 90% łóżka leży, no Kinga. Łóżko jest duże i przepraszam, jak śpimy to Karol gdzieś tak tyle miejsca, no nie? Kto się częściej przytula w nocy? To porówna. Porówna w sumie, no. Porówna. Chociaż chyba bardziej. Tak. Ja potrafię się obudzić, Jezus, gdzie jest Karol, nie ma Karola, to jest tak, i szukam, i się przytula to do jest Karola. Tak, bo Kinia właśnie, ona dlatego tak się rozpycha, bo ona mnie zawsze w nocy szuka. Mnie jest za gorąco, ja się odsuwam. I wszystko wygląda tak zawsze, że jak śpimy tu, to jestem pod kaloryferem taki skulony, a ona na całym łóżko rozpala. Kto jest bardziej szalony?
A... Jeśli chodzi o spontaniczność, bo to się wiąże z szaleństwem, jeśli chodzi o pomysłowość, bo to też się wiąże z szaleństwem. No właśnie, będzie drugie pytanie, kto jest bardziej pomysłowy? No to też Karol. Ty jesteś pomysłowa, wiąże... tylko jesteś leniwa, ale jesteś pomysłowa, jak cię chcę. Kto jest bardziej zboczony? No. Definitywnie. Kto się częściej obraża? No. O, przynajmniej się przyznaję. O, to jest ciekawe, kto jest bardziej lubiany przez widzów? Ja myślę, że zostawmy to widzom do skomentowania. Ale musisz też powiedzieć swoje zdanie. Bo to moje zdanie. A to moje. Mikser zapytał nas, kto częściej robi kubkę. Bez komentarza. Kto więcej słucha muzyki? Chyba też bym tak dała. Ty, bo ty zawsze jak wracasz skądś to słuchasz? Zawsze muszę mieć słuchawki. Muszę. A ja nigdy. Ho, ho, ho! Się boję, dawaj. Kto? Uwaga, króluje w związku. Kto ma albo kto ma ostateczne spodnie? Zdanie? Ja mam spodnie, tylko kto ma ostateczne zdanie w związku? Też bym powiedziała, że popół, ale jak mam się sprecyzować, zapłacił, żebym tak powiedziała. To robi większy fame na twoim kanale, no to... To ten. Kto ma większego? Farta. W sensie. Ha! Sprankowałem was! Co już myśleliście? Co zboczeńcy mały? Kto ma większego farta? Takiego życiowego trochę? Takiego życiowego, no to... spada na cztery łapy? To ja mam farta większego. Ja mam zawsze nie farta do małych rzeczy, a farta do takich big things. Jakże tak troszeczkę z angielskiego powiem. Oh my god. W moim życiu to jeden wielki fart. Kto zjadł ostatni kawałek pizzy? Ja jestem kochany tak, i jej dam. Ale ja to wytłumaczę szybko dlaczego. Dlatego, że jak powiedzmy pić samo 8 kawałków, Karol zjada 6, ja zdążę w tym czasie zjeść jednego i zostaje ostatni dla mnie. Tak to wygląda. Nieprawda, bo po prostu jestem kochany i mówię, Kinia, zjedz sobie ostatniego kawałeczka pizzy. Potem mówisz, że jestem grupa. O, to ja mam pytanie. U kogo wolisz spać? O. U mnie. Kini. Kto jest większym imprezowiczem? Kto robi częściej zakupy? Ale co to są zakupy? Internetowe też się wliczają. Kto kogo ubiera? Ja ubieram Kingę. To jest dziwne, bo zawsze dziewczyna ubiera swojego faceta, nie? A tutaj ja ubieram Kingę. Proszę bardzo, da się? Wyglądać ładnie, jak cię facet lubi? Kto bardziej lubi zwierzęta? Bo jak widzę takie małe, słodkie kotki. No. To ja się nie mogę oprzeć, żeby nie powiedzieć za nim, a tylko to do niej uciekają, co prawda, ale uwielbiam. Tak, że jak chcecie podrywać Kingę, musicie mieć słodkiego tak, kotka i wtedy jak Kinga taki, ale fajny kotek słodki, tylko, i wybierzecie takie pudełko i tak odsuwacie się do tyłu, a Kinga z tym pudełkiem, idzie i do domu ją zabieracie. Kto pierwszy powiedział hej, to będzie tak, a kto pierwszy powiedział, że go kocha? No tak było. O, kto jest bardziej wrażliwy? Kurde, bez hitu. O Jezus, ciężkie. Ciężkie. My oboje jesteśmy tacy niewrażliwce trochę. Tacy zimne serce takie jest. Ale bym powiedział jednak, że ty. No małych chłopków, no. Ale oboje jesteśmy takie zimne serca w sumie. Kto chce częściej łapać się za rękę? No w sumie tak, Kto się chce więcej całować? Jak jestem piana, a tak to Karol. Kto się chce przytulać? Jest jaki kochany chłopak, nie? Teraz wszystkie dziewczyny, ojej, jaki kochany, chce się cały czas całować, przytulać i... Kto jest bardziej zazdrosny? Więc uważajcie, dziewczyny. No to prawda. Kto kogo bardziej kocha? Ale słodko! Kto więcej przysiaduje na telefonie, jak się jest z drugą osobą? Ty więcej. Ty. Zdecydowanie ty. Ja nie siedzę w ogóle na telefonie, jak jesteśmy razem. A teraz co robiłeś? Co z tego, że czytasz pytania? Siedzisz na telefonie. Przy mnie. Masakra. Kto ogląda więcej YouTube'a? No, powiedziałabym tak, ale u mnie streamy YouTuberów lecą 2-4 na dobę. Kto ogląda więcej streamerów? Kinga. O nie. Kto więcej chrapie? Nie. Ja w ogóle nie chrapię. Obudziła mnie ostatnio i chrapała, aż miałem wyjść po telefon i ją nagrać, ale przestała. Miałem to zrobić, ale przestała. Bo ja poczułam. Kto lubi bardziej kontrolować sytuację? Tak. Wszystko musi być under control. Nie no, słuchajcie, no jak się robi kanał na YouTubie, no... Trzeba mieć taki, wiecie, no kurde, mam zrobić filmik, muszę zrobić filmik. Trzeba to kontrolować, trzeba ten. Kinga ma jeszcze takie sielankowe trochę życie, bo ona jeszcze się uczy, więc dopiero pozna, jak to jest. I okej, tak więc słuchajcie, to było na tyle. Karol się z wami żegna i Kinia też. Jak chcecie więcej, tak jak mówię, 8 kałapek. A jak chcecie, słuchajcie, więcej odcinków u Kini w pokoju, to ile tam? 15 kałapek, dobra. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się mordy, z parcikiem, piona! A. Karol zjada swoich widzów. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho.
Wyślać ładnego Karola.